No siemanko, żenomanko, z tej strony Tomi. Moi drodzy, zagramy sobie dzisiaj po raz kolejny w Granny 3. Tylko poglądamy sobie rzeczy na Ghost Mode, ponieważ dzieje się coś takiego, sekrety i tak dalej. Zobaczymy w ogóle, bo ja tutaj mam kilka rzeczy do sprawdzenia. I teraz tak, Juniorek, gra sobie, to jest mój kochany Juniorek. Juniorek zagra sobie dzisiaj z nami, miejmy nadzieję, że on sobie będzie mógł tutaj sobie po prostu siedzieć i patrzeć ze mną, jak ja w to... Jaką mam tutaj się... Może muszę kurteczkę rozebrać, bo tą kurteczkę też da się rozebrać. Jakoś tak, nie? To się... Chociaż nie, bo dzisiaj jest zimno, dobra. Juniorku! Obesrołku! Myślałem, co mam powiedzieć. Nie no, on tak bez sensu patrzy. Dobra, zrobimy coś takiego, niech on sobie tutaj na ramieniu siedzi. Okej, dobra, play! I teraz tak, ja sobie tutaj od razu robię na practice mode. Granny and Grandpa is on vacation, now you can explore the house more easily, but not without dangers. Ustawiam sobie też high. Show intro nie ustawiamy, dobra, i zobaczymy, czy przypadkiem nie będzie czegoś takiego wisiało na kartce, wiecie o co chodzi, że będzie wisiało na kartce. Ale to czekajcie, bo ja chciałem teraz sobie tutaj też zobaczyć cutscenkę, kto nas zabija, ale... Ale to czekaj, dlaczego my się budzimy w takim miejscu, skoro oni są na wakacjach? Aha, dobra, już czaję, bo oni mnie zabili, co nie? Oni mnie zabili, ale... Jak Slendrina jest... To przecież będzie jakaś cutscenka. Może będzie nowa cutscenka. Oni mnie zabili, znaczy oni mnie uderzyli, co nie? I oni później sobie pojechali na wakacje, co nie? Dlatego też nie musimy się tutaj przejmować, że oni gdzieś tutaj są i Slendrina gdzieś tutaj też powinna chyba być, z tego co mi się wydaje, co nie? Bo jak sami zauważyliście, to Granny i Grandpa ich nie było, oni zniknęli tam na tytułowym początku tej gierki, natomiast Slendrina została. Wiecie, bo ja w ogóle sobie bym chciał zobaczyć jakiś przedmiot. Czyli Grandlina jest normalnie. Aha. Co ja chciałem teraz zrobić, to jest to, że ja jestem w ogóle też ciekawy, czy gdzieś tutaj będzie shotgun leżał od Grandpy. O jest! Oh my god. Teddy. Mamy Teddy'ego. I zobaczcie, nie ma ich tutaj, nie ma tu. Bo ich nie ma. Ale ja jestem ciekawy, co się stanie, gdy rzucimy ten przedmiot tutaj. O! Pojawił się! Juniorku, uważaj! Dlaczego to się w tym miejscu... Patrzcie, ja to rzucę... Oh my god! Ona się pojawiła w wodzie, nie było jej zimno! Aha, to oni nie wiedzieli, co mam z tym zrobić i zrobili coś takiego. O Jezus, ale to jest bezsens troszeczkę, bo gierka naprawdę, można by rzec, że... No nie, że jest prawie idealna, tylko jest dobrze zrobiona. A teraz w tym miejscu po prostu te rzeczy uciekają z tej strony. No to takie troszeczkę bez sensu, muszę wam powiedzieć, że oni coś takiego zrobili. Bo powinni zrobić coś takiego jak w Granny 2, jak byliśmy, pamiętacie gdzie myśmy tam byli? W Granny 2 byliśmy sobie tam na dole i u Karolina jak zrzucaliśmy jakieś przedmioty, to Karolina je wypluwała tam u góry, wiecie o co chodzi. Zrobili taką rurę, że tam jest taka woda ściekowa, że to niby wylatuje i to było spoko zrobione. Natomiast tutaj twórca gierki nie wiedział co zrobić. I rzucamy tu. Co się stało? I to się po prostu tutaj znowu respawni. Takie troszeczkę bez sensu, moim zdaniem, muszę wam powiedzieć. No dobra, idźmy do Romka. Czy da się stąd jeszcze w ogóle wyjść? Nie, nie da się wyjść, ale ja jestem ciekawy. Czy da się tego aligatora zabić? Czy da się tego aligatora zabić, co nie? Bo teoretycznie on nie jest pod wodą, tylko aligator Bartek. On jest nad powierzchnią. W ogóle kto mnie teraz zamknął, jak oni są na wakacjach? Jest nad powierzchnią, co nie? Więc teoretycznie będziemy mogli strzelić do niego ze slingshota i teoretycznie będziemy go mogli też zabić z shotguna. Tak samo jak Kruka. Od Kruka da się wziąć te przedmioty na dwa sposoby. Albo go wykurzyć dymem z komina, co nie? Albo możemy strzelić do niego z shotguna. Zauważcie w ogóle, że jak nie ma dziadka i Granny, tutaj praktycznie każde drzwi były zamknięte i każde musimy otworzyć tym wytrychem. Dziadek i babcia nie są źli na to, że my mamy tutaj, znaleźliśmy sobie wytrych i możemy go stosować. I nawet jak już umrzemy, to on cały czas przy nas zostaje. To jest w sumie dosyć ciekawe. Dobra, mamy zapałki. W ogóle myślałem, że teraz się tutaj Slendrina pojawi. Mamy zapałki, już znalazłem firewood, więc idę szybko tutaj podpalić. Zobaczymy, kiedy ten kruk wróci. Dobra, pyk, podpalamy. Okej, i teraz sobie wrócimy szybko na dach. Ja to odpaliłem 39 po, więc wydaje mi się, że może z 5 minut czasu na to mamy, aby zdobyć sobie ten przedmiot i żeby sobie, wiecie jak, tutaj kruk powrócił.
Ale no wydaje mi się, że te 5 minut. Za chwileczkę to sobie policzymy i zobaczymy. Dobra, teraz juniorku też sprawdź. Powiedz mi, kiedy ten krukolek sobie tutaj przyleci. 39 po, już jest 40, tylko minutka minęła. Oh my god, leci! Patrzcie to, widzicie? Oh my god, więc on rzeczywiście tutaj przyleci i on sobie znowu tutaj ląduje. Więc mamy około 1,5 minuty do 2 minut czasu na to, abyśmy właśnie sobie ogarnęli ten temat z tym krukiem, co nie? I on wtedy rzeczywiście przylatuje. To nie jest tak, że on się po prostu pojawi, tylko to jest rzeczywiście coś takiego, że on... Że on się pojawi i on rzeczywiście powraca. W sumie fajne, bo to są takie, wiecie jak, to są takie szczegóły w tej gierce. Ale no dobra, mam teraz tego slingshota. Sprawdźmy, jak to będzie. Ja może tutaj znajdę sobie jeszcze jeden kamyk, gdybym tutaj nie potrafił strzelić do niego. Sprawdźmy, jak to wygląda z tematem, właśnie z tym aligatorem. Co się stanie, jak do niego strzelimy? Dawajcie. Okej. Okay. Nie działa to na niego. Więc to na niego nie działa, widzicie? Musielibyśmy sobie przetestować to jeszcze ze shotgunem, ale bym musiał załączyć na easy przynajmniej i może tylko i wyłącznie z dziadkiem. No wtedy byśmy sobie to przetestowali, ale może na kolejnym odcinku, bo dzisiaj się jeszcze skupię na tym, co się stanie może, gdy nas zabije Slendrina, gdy nie ma dziadków w domu. Pisaliście mi też, żebym sprawdził taki mit, jak się wejdzie tutaj do góry, co nie, i się stanie przy... tym wózeczku od dziecka, od Slendriny, to wtedy ona się powinna zaraz pojawić, gdzieś obok tego łóżeczka, albo zaraz gdzieś za nami. Tu. I się nie pojawia, widzicie? Nie pojawia się. Tu jest tylko i wyłącznie Kinga sobie stoi. Tam widzę, że jest ten modulator głosowy, który pozwoli nam opuścić tą... jak to się mówi, ten most taki, żebyśmy sobie uciekli stąd. Dobra, robimy tak, patrzcie, ja sobie teraz tutaj zeskoczę kilka razy. Tu jest krukol. A czy krukol mnie może zadziobać? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, nic się nie stanie. Dobra, spadamy stąd, pa. Oh my god! Oh my god. Ja jestem w ogóle też ciekawy, jak my wyglądamy w tej gierce. Kim my tak naprawdę jesteśmy, dlaczego żeśmy tutaj przyszli, co nas tutaj sprowadza, pewnie jakieś tutaj sekrety na temat Slendriny, może przyszliśmy po kolejną książkę od Slendriny, a może po prostu chcieliśmy się dowiedzieć, kim jest Granny. Ja może mu tego dam, patrzcie, tego miśka. Gdzie on jest? A on teraz z drugiej strony przyszedł! Ja myślałem, że on cały czas przychodzi z jednej strony, a on teraz przyszedł z innej strony. Później sobie ewentualnie ogarniemy jeszcze drugi odcinek jakiś z sekretów i mitów, dlatego też zostawcie jakiś komentarz, co chcecie, abym przetestował sekrety i mity w Granny 3. Możliwe, że coś znaleźliście. Czegoś, czego ja jeszcze nie wiem. O! O! Jest i Slendrina! Dobra, jest i Slendrina! Siemanko, Slendrina! Kocha... Naprawdę wystarczy wejść w Slendrinę i się wtedy nic nie dzieje? Ciekawy bardzo mit się teraz zrobił, ponieważ nie wiedziałem, że coś takiego jest, że wystarczy, że wejdę do Slendriny, pocałuję ją i wtedy nic się nie dzieje. Ale bardzo bym chciał też zobaczyć... Ja może sobie jednak poczekam tutaj na nią, aż ona się znowu pojawi, bo jakby ona nas zabiła, to możliwe, że dostaniemy jakąś tutaj kolejną cutscenkę. Fajnie by było, gdyby, wiecie jak, coś takiego było, że na przykład Slendrina nas zjadła, będzie nad nami stała, wróci Granny i Grandpa z wakacji i jej zaczną bić brawo. Takie coś śmiesznego by było. O, jest i ona! Znowu po raz kolejny się pojawiła. Ja sobie tutaj będę przy niej stał. O, i zjadła nas, ona zniknęła. I zobaczymy, jaką będziemy mieli teraz cutscenkę. Skoro Granny i Grandpy nie ma. Oh my god, nie ma żadnej cutscenki? No powinien zrobić jakąś taką cutscenkę fajną ze Slendriną. Że nas wsadza do wózeczka i nas zaczyna kołysać. To by było po prostu mega. Zobaczcie, nie ma tu nikogo. Ej, nie ma tu nikogo, no bez kitu. Play. Gdzie są wszyscy? Extreme. Practice. Hard. Easy. Lecimy tylko z Grandpą. Na easy, niech będzie na easy. Easy peasy lemon squeezy, bo jeszcze chcę sprawdzić, czy możemy strzelić do Norberta. Norbert, on się nazywa... Jak nazwaliśmy sobie tego aligatora? Poszedł sobie, dobra. Zróbmy tak, patrzcie, widzicie, idziemy.
Centralnie za nim. Nie da mu się wyrwać. Widzisz? O, stoi teraz. Nie da się. Nie da się. Nie da się wyrwać, chociaż wydaje mi się, że kiedyś zagraliśmy na easy, to wydaje mi się, że jak on stanął, to mi się podświetlił na chwileczkę na żółto właśnie ten shotgun, że go możemy wziąć. Ale jak ja nacisnąłem na łapkę, to wtedy on się tak czy siak odwrócił, bo ja teraz też próbowałem nacisnąć na łapkę i on się po prostu od razu odwrócił. Dobra, dziadek chyba się kładzie spać, miejmy nadzieję. Dobra, położył się spać. Więc ja sobie wezmę teraz tego shotguna. Spoko. I możemy zrobić coś takiego. W ogóle też chciałem teraz do Slendriny strzelić, czy w ogóle jest to możliwe strzelić do Slendriny. I zobaczyć, co by się stało. Wątpię, żeby to cokolwiek dało. Ale może poczekajmy sobie tutaj też na Slendrinę. Spróbujmy do niej strzelić. Czy to w ogóle coś da? Bo też chciałem taki właśnie mit sobie przetestować. O! Nie działa! Widzicie? Nie działa! Możemy strzelić sobie do Slendriny i to nie działa. Więc teraz przetestujmy to z Bartkiem, Norbertem. Dobra, idzie, 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 idzie. Działa! Nie! Nie działa! Dostał z shotguna! Zabolało go to mocno. Ale to by było na tyle. Dobra, jeżeli już mamy od razu też w sumie piąty dzień, to ja zrobię coś takiego, że się zabiję i zobaczymy, czy na cutscence też będzie Granny. Dobra, Norberci, konio tutaj! Oh my god! On się zaraz tu obok pojawił! Oh my god! Oh my god! Dobra, moi drodzy, zobaczymy, co teraz będzie na tej cutscence. Juniorku, patrz też, jaka jest cutscenka. O, jest i Granny! Granny też się pojawiła. Więc taka troszeczkę dziwna sytuacja, ale chyba dziadek poczekał, aż Granny wróci z wakacji, bądź też ze sklepu z Biedronki, z zakupami. To jest takie śmieszne, że oni też odlatują, co nie? Jak ci się, Juniorku, podobało? Bardzo mi się podobało. To super, cieszę się. Dobra, moi drodzy, jeżeli chcecie więcej Granny 3, mity i sekrety, dajcie znać koniecznie w komentarzach, napiszcie jakieś fajne komentarze, to sobie przetestujemy. Lista wspierających dziękuję, komentarze dnia dziękuję i subskrybujcie koniecznie moje wszystkie kanały po więcej, żebyście nie przepaścili takich filmów jak ten. Papa. Na razie, dzięki, cześć! Juuu.